Na Ukrainie zakończyły się wybory lokalne. Ukraińcy wybierali swoich przedstawicieli do władz samorządowych. Lokale otwarte były w godzinach od 8 do 20 ukraińskiego czasu. Do lokalu należało wejść w maseczce z zachowaniem odstępu i z własnym długopisem. Ukraińcy wybierali szefów władz lokalnych, w tym merów miast oraz swoich przedstawicieli w radach miejskich, rejonowych i obwodowych. Głosowanie nie odbyło się na Krymie i w Donbasie. Uprawnionych do wzięcia w nim udziału jest ponad 28 milionów Ukraińców. Według sondaży największym poparciem, prawie 17-procentowym, cieszyło się prezydenckie ugrupowanie Sługa Narodu. Jednak sondaż przewiduje, że w największych miastach partia polegnie. 10% poparcia przekraczają też prorosyjska opozycja Platforma za Życie oraz Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki. W wyścigu o fotel mera Kijowa wystartowało 20 kandydatów. Wśród nich znalazł się Witalij Kliczko, obecny mer sprawujący urząd od 2014 roku. I to właśnie jemu przypisuje się największe szanse na wygraną. Wybory nie przebiegły jednak w spokoju. Do godziny czternastej wpłynęło prawie 1300 zgłoszeń w sprawie naruszeń. Chodzi między innymi o przypadki nielegalnego przewożenia do lokali grup głosujących. Wyniki niedzielnych wyborów zostaną ogłoszone do 6 listopada, druga tura głosowania za dwa tygodnie.